Rachunek, który Play nie zaliczyła, a powinna być. Pozwolę, ja mam szukać Play i mamy. Nie, a wszystko połączone razem pokazuje, że Polska ma w tej chwili strategię budowy przede wszystkim swojej niezależności energetycznej w oparciu o własne zasoby, tak aby być mniej uzależnionym właśnie od zmian na rynku surowców. Jeżeli będziemy mieć zdywersyfikowany, zróżnicowany rynek gazu ziemnego i już nie będziemy uzależnieni od cen ropy naftowej, surowiec będzie nie od innego monopolisty. Polacy będą czuć się bezpiecznie. Proszę zobaczyć, ojcze, że jest tu jeden z pierwszych od wielu, wielu lat kiedy w ogóle nie rozmawiamy o zagrożeniu dostawy gazu ziemnego do Polski, bo pamiętamy przecież, że styczeń to jest właśnie ten ulubiony okres dla Rosjan, kiedy to w sposób oczywiście niespodziewany, ale oczywiście zaskakujący przerywany dostawy gazu lub ropy naftowej. Wielki brat daje o sobie znać w tym standardzie, że dokładnie tak natomiast konsekwentna infrastrukturalna polityka Rzeczypospolitej doprowadziła do tego, że już dzisiaj mając gazoport uruchomiony w 2016 roku i funkcjonujący doskonale przez cały 2017 rok pokazuje, że jesteśmy tutaj zdecydowanie bezpieczniejsi. To pokazuje, jak fałszywa, jak nieodpowiedzialna była krótkowzroczna polityka rządu PO-PSL, który chciał, to warto o tym podkreślać. Mam nadzieję, że będzie ujawniony raport najwyższej kontroli z tych negocjacji gazowych 2019, kiedy to rząd Donalda Tuska dążył do tego, żeby przedłużyć ten bardzo niekorzystny dla Polski kieszeni kontrakt jamalski do roku 2037. To była inicjatywa polska, inicjatywa rosyjska. Widać, że ta polityka była nieodpowiedzialna i dobrze, że się to nie ziściło dzięki postawie, w szczególności prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który protestował przeciwko temu i doprowadził do tego, że razem z Komisją Europejską podtrzymali Donalda Tuska tego wykonania tego planu kontraktu do 2037 roku. Tak, bo jeżeli właśnie to wszystko jak rozumiemy, tak w tym Daniela w piłce, a po czym nie wiem, czy ekspert może się takimi rzeczami, które spekulacje, bo gdzieś tam słyszałem, że gdyby na przykład baryłka ropy była $25-30, taka cena niska, to by nie było tego całego zamieszania na Bliskim Wschodzie, byłoby wszystko spokojnie, po prostu nikt by się tam nie wokół tego by nie byłoby interesów, tak? Ale to jest niemożliwe, ropy naftowej to jest doskonała wiadomość dla Kremla, ponieważ budżetu jest uzależniony od dochodu właśnie ropy naftowej, nawet nie gazu ziemnego, czy ropy naftowej, więc miejmy świadomość tego, że za tym idą od razu zbrojenia i większe aktywność Rosji niż napięcia budżetowe. To jest tego skutkowane konsekwencja. Z drugiej strony na przykład nasze decyzje, ja miałem akurat okazję podejmować takie decyzje jako wiceprezes Pekingu w 2016 roku, kiedy decydowaliśmy z kolegami o zakupie dodatkowych służb, kiedy ceny ropy naftowej były niższe. Do dzisiaj, bo oczywiście po wzrostach na rynkach wartość tych inwestycji jest dużo większa, więc ich wartość polskiej strategicznej spółdzielni z Pekiniki jest dużo wyższa. W związku z tym to widać, że potrzeba wtedy, kiedy ropa jest tania, kupować złoża, wtedy, kiedy jest droga inwestować w inne obszary. Do tego potrzebna jest jasna koordynacja i ta koordynacja na szczęście, jeżeli chodzi o politykę rządową, jest. Kierunek jest prosty. Dywersyfikowany, jak najbardziej zróżnicowany rynek gazu i ropy naftowej plus elektromobilność oznacza po prostu dużo niższe ceny dla polskiej gospodarki, a więc konkurencyjność polskiej gospodarki. A ta konkurencyjność jest potrzebna, bo jak widać, ceny w Unii Europejskiej są absolutnie niepokojące, regulacyjne. Jeżeli Polska wygrywa i polskie spółki, przedsiębiorstwa wygrywają rynki, na przykład w obszarze transportu, to pojawia się od razu pomysł na przykład francuski, niemiecki, żeby uderzyć na regulacyjnie, a więc od strony urzędniczej. Dlatego musimy być tu bardzo, bardzo aktywni temu przeciwdziałać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw energii. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, jeszcze przed nami jedna rozmowa, jeden temat.
Takie to buty. Mobile Vikings, 11 giga internetu za 29 zł. Iść na studia. Czy warto iść na studia? Po co iść na studia? Każda z oglądających mnie teraz osób zadała sobie kiedyś to pytanie. Każdy też pewnie słyszał, że papierek warto mieć i studia trzeba skończyć, bo jest po nich praca. No i zwykle dla papierku się idzie papierek, aby mieć. Ja dla papierka, tak. Ale nie uważam tego za powód do dumy i nie będę jedną z tych osób, która powie wam teraz, żeby rzucać uczelnię i zaczynać karierę. Jednak chciałbym nagrać film na ten temat, ponieważ sądzę, że funkcja i obraz studiów jest w naszym społeczeństwie zniekształcona. I wiele osób nawet nie wie, po co się na nie wybiera. Oczywiście, no dla papierka. Iść, aby iść, bo sąsiad, bo sąsiadka. Coraz częściej wśród ludzi młodych panuje przekonanie, że doświadczenie zawodowe jest cenniejsze niż dyplom uczelni, a Bill Gates i Mark Zuckerberg przecież też przerwali edukację. Ten pogląd ma jednak podstawową wadę, utożsamia on studia z późniejszym posiadaniem pracy. A to najwięksi ludzie przerwali studia, bo stwierdzili, że do dupy taka robota. To prosta obserwacja. Debilem zostać, wiesz, chcieli być mądrymi, a stali się głupi, to już apostoł Paweł powiedział w pierwszym wieku naszej ery w Biblii. Jego słowa są zapisane. Apostoł Paweł powiedział, że chcieli być mądrymi, a stali się głupimi. No to są frajerzy wszystko, co na studia lecą, bo chciała sąsiadka, bo chciał sąsiad. Innych niż wyuczony zawód, a według prognoz 60% obecnych uczniów będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Można z tego wysnuć wniosek, że wiedza, której się nauczymy, będzie tak nieaktualna i lepiej ten czas poświęcić na dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy. To ciekawy pogląd, jednak trzeba przy nim pamiętać o trzech bardzo ważnych rzeczach. Pierwsza z nich to fakt, że nawet jeżeli dowiemy się czegoś, co stanie się nieaktualne, to świadomość tego, jak jakieś procesy przebiegały w przeszłości, pomoże nam zrozumieć to, co dzieje się teraz. Poza tym, żadna szanująca się uczelnia nie będzie głosiła jakichś archaicznych tez. Druga to fakt, że nie tylko same informacje, które dostarczamy, są istotne, ale i sam fakt uczenia się. W wieku, gdy idziemy na studia, nasz mózg wciąż bardzo intensywnie się rozwija. Powinniśmy go stale trenować, zapewniając mu dużo bodźców i zalet, gdyż jak wiadomo, narządy nieużywane przestają działać tak dobrze, jak te, które stale trenujemy. Ta zasada będzie aktualna nie tylko w młodości, więc nigdy nie powinniśmy spoczywać na laurach edukacji, nawet gdy będziemy już mieli licencjat, magistra czy inżyniera. Trzecia zasada jest szczególnie ważna dla osób, które rozważają rzucenie studiów. To po przeanalizowaniu jej ja zdecydowałem się na przerwanie edukacji. Żeby rzucić studia, trzeba mieć po co. To bardzo proste. 19-latek ze skończonym liceum nie jest specjalnie apetycznym kąskiem na rynku pracy. Do tego często nie będzie na tyle dojrzały, żeby codziennie zorganizować sobie dzień i produktywnie dążyć do celu. Z nich powiera mity wokół tego miejsca, które są mniej więcej na poziomie okładek tabloidów. Zacznijmy od podstaw. Mamy nasz normalny internet, tak zwany Surface Net. To ten, który możemy wyszukać w wyszukiwarce. Następnie jest Deep Web, czyli wszystko to, czego z jakiegokolwiek powodu nie możemy wyszukać w wyszukiwarce. Czyli na przykład nasze maile, konta bankowe i tak dalej. I tak ekscytujący Darknet, czyli strony, do których dostęp mamy tylko, gdy użyjemy odpowiedniej wyszukiwarki. Tora. I teraz zacznijmy prostować informacje, które być może już znacie, że ukryty internet jest 500 razy większy niż ten widoczny.
Takie rewelacje działają na wyobraźnię, bo ludzie od razu zastanawiają się, jak to w ogóle możliwe i co się kryje w tym nieznanym internecie. Cały błąd, a w zasadzie manipulacja polega na tym, że chodzi tu o Deep Web, a nie o Darknet. Deep Web faktycznie jest większy, bo zaliczają się do niego wszystkie informacje trzymane w sieci, które po prostu nie wyskoczą nam w wyszukiwarce, czyli na przykład te, do których dostęp masz po zalogowaniu. Jeżeli macie na Facebooku wyłączoną opcję wyszukiwania w wyszukiwarce, to już jest Deep Web. Darknet jest tak naprawdę bardzo mały, ale z racji na to, że jest w całości zaszyfrowany, ciężko estymować, ile ma serwisów. Mówi się, że około 30 tysięcy. Na stronie The Tor Project podana jest informacja, że z wyszukiwarki korzysta około 3 milionów osób dziennie. Właśnie, wyszukiwarka. Tor jest tu bardzo istotny. Tor to przeglądarka, dzięki której da się dostać do stron ukrytych przed nami na co dzień, ale można też normalnie korzystać z internetu. Więc to nie jest tak, że z Tora korzystają tylko ludzie używający darknetu, ale wszyscy, którym zależy na pełnej anonimowości. Ale kto stworzył Tora? Przestępcy? Przemytnicy? Terroryści? Rosjanie? Nie. Powstał na potrzeby armii USA, żeby Navy posiadało bezpieczną, anonimową sieć. Dostęp do niej został upubliczniony celowo, ponieważ tylko wtedy może ona działać poprawnie. Ponieważ gdyby każde działanie, które anonimowo chce w internecie wykonać Navy, pochodziło z sieci, której używa tylko Navy, to nie miałoby sensu. Teraz, gdy Tora używają miliony ludzi, nie da się wyśledzić, czyje jest jakie działanie. Więc to nie jest tak, że rząd USA stracił nad Torem kontrolę. Tor miał być właśnie tym, czym się stał i najprawdopodobniej Navy wciąż z niego korzysta, ponieważ 80% budżetu The Tor Project pochodzi z publicznych pieniędzy USA. To nie oznacza oczywiście, że USA ma jakąkolwiek kontrolę nad siecią. Wręcz przeciwnie, to powinno nam dać w niej jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ stworzyli ją dla własnej armii. Tor działa w następujący sposób. Bierze nasze zapytanie, szyfruje je, przesyła przez parę innych komputerów, odszyfrowywuje, zadaje pytanie do Google lub każdej innej stronie i następnie cały ten proces zawraca do nas. To czyni nasze zapytanie bardzo trudnym do namierzenia. Kolejne komputery sieci, przez które przechodzi nasze pytanie... To jest rachunek, którego nie widzi firma Play, rozumiecie Państwo? Mają okazję, że jak ktoś inny z innego konta prześle, ale na konto klienta danego, to czasem są, że nie zauważą. Także my musimy pilnować biznesu. Kto dookoła swojej dupy się nie kręci, to nic nie będzie w tej. W czasach, w których co chwilę słyszymy o kolejnych skandalach związanych z wszechobecną inwigilacją społeczeństwa, Darknet jest miejscem, w którym możemy wreszcie poczuć się bezpiecznie. Bardzo wiele gazet ma tutaj wersję swoich serwisów, dzięki którym możemy anonimowo przekazać im informacje. Są tutaj również takie strony jak Wikileaks, bardzo wiele blogów o tematyce politycznej, prowadzonych zwłaszcza przez dziennikarzy z krajów niedemokratycznych, pirackie biblioteki, fora, na których organizują się opozycjoniści. Wielu entuzjastów mówi o Darknecie jako o miejscu, które wciąż jest takie jak ten pierwszy internet. Internet swobodny, informacji i anonimowości. O oszustów pełno. I nawet mówili, że Świadkowie Jehowy im kanał internetowy wyłączyli. Przecież Świadkowie Jehowy nie są od wyłączania kanału, tylko mogli zgłosić, że narusza dobra własność prywatną. No. Zawsze warto być człowiekiem mądrym biblijnie, proszę Państwa. Mądrość biblijna jest ponadczasowa. Bo te uniwersytety, jak Państwo słyszą, tutaj była wypowiedź na temat Uniwersytetu Warszawskiego, co i Chińczycy opracowali dane statystyczne, że najniższy poziom na świecie ma Uniwersytet Warszawski. Zabrał i nie wysłał na przykład cegły, często korzysta się z tak zwanej metody trzeciej strony, czyli bitcoiny wpłacamy do specjalnego portfela, sprzedający wysyła nam towar i... Już żeśmy wyłączyły, proszę Państwa. Już żeśmy wyłączyły i niepotrzebnie. Tak, także dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
znikające do ładowania, proszę Państwa. Wy to się macie dobrze. Na słonku ze siedzicie, a ja każdego dnia na jarmarce muszę tym bajzel czorać. Do cholery, dziadu, spieprzaj. Podobne firmy oszustwa fizyczne, proszę Państwa, Wandu działa, Extra Portfel, Money Man, bardzo dużo firm chce pozyskać ludzi i te pożyczki, takie firmy pożyczkowe teraz siadają, krótkie pożyczki. Na zwłokę gra, która tutaj Polska, a Dlatego, że tam będą najlepsi ludzie, mogą udać z problemem.
jest takie coś, że kasę macie na koncie i z konta waszego gazetę kasę, ale macie powiedzmy sobie dzisiaj dwie dychy, nigdzie nic nie zdarzenie włączenie wykonujecie, nie macie żadnych osób włączonych, co miesiąc was smucą, bo to ważna jest rzecz, ważna uwaga, nic nie powiedzmy, nie macie takiego włączonego zarządu usługi, która będzie was automatycznie liczyła i niektórzy pisali, że pieniądze z konta znikają, że jednak nie przekraczy, coś tam zniknęło, ktoś tam pisał, że miał takie kasy i nagle mu zniknęło, nie pomiesz tego więcej, co miał i tak mniej niż wcześniej, to znowu mniej. No to też warto sprawdzać na jego i sobie jakoś przeliczać to, ile wydajecie. Ewentualnie pamiętajcie, ściągnąć sobie taką aplikację, która będzie wam liczyła długości połączeń, czyli nie tylko wasze telefony, tam, że z ciśniem rozmawiają 5 minut i sami sobie musicie kalkulować, ile wydaliście połączenie i tak dalej. Są takie aplikacje, które będą wam liczyły czasy połączeń, ile ten czas połączeń będzie was kosztować, czyli jakie prąd, ile was na przykład będziecie mieć na Androida, takie aplikacje są sam taką systemu. Ja muszę znowu pokazać, że to jest strona. Dobrze, co z takiego miejsca kontynuować, czyli pilnować, gdy kogo macie. No i czwarta rzecz, która jest dosyć istotna i często się powtarza, to, że ma jakiś transfer gigabajty na playu, no i miał powiedzmy sobie gołe 2 giga do wykorzystania, nagle mu nie wiadomo gdzie wsiąkło powiedzmy 500 mega, po prostu gdzie wyparowało, w ogóle nie patrzył, podobno mu wyparowało. I tam są różne do tego odpisy oczywiście, ale warto mieć na uwadze, jeżeli wiecie, że tyle macie, korzystacie z internetu, to pilnujcie się, ile wam naprawdę wyparuje, bądźcie sobie ten licznik tych danych wykorzystanych, aby mieć to na uwadze. Dlatego, że ja też się teraz niedawno odbywałem transfer 2 giga, chyba 3 dni, czy coś takiego. W każdym razie 2 giga pakiet kupiłem. W ogóle oni tego nie włączają, nie włączają ich praktycznie. W ogóle z nim nie korzystałem się z reguły 1970, jak już do wykorzystania, mimo że w ogóle online tego nie zrobiłem, ma żadnego aktualizacji. Po prostu to też pamiętajcie, żeby pilnować, bo gigabajty po prostu ten transfer może widać czasami wyparować. Ale ten film nagrałem z tego powodu, żeby was ostrzec, żebyście mieli się na uwadze z tymi doładowaniami, czyli po prostu, no bo powiem wam szczerze, że ja nawet zacząłem się zastanawiać, a może to jest taki ciekawy, że ktoś ma dużą kasę na koncie, jak doładuje czasami jakimś drobniakiem, no to wtedy wypadło to, że nie ma się doładować coś takiego. Bo dziwne, bo powiem wam, że te doładowania ze zdrapy kupiłem w dwóch różnych miastach, w dwóch różnych miastach nawet kupiłem, po jeden, chyba po tygodniu kupiłem jeden po drugim. Na pewno były dwa różne rzeczy. No i po prostu nie ma po nich śladu. W dwóch różnych miastach różne zdrapy i dwie z rzędu po prostu nie ma śladu po nich. To jest jakiś dla mnie dziwny. No ale mniejsza z tym. Pamiętajcie, ile macie kasy na koncie, ile wydaliście dobrze do takiego informacji. Aplikacje, tak samo pamiętajcie, żeby kontrolować gigabajty, jakie wam tam się ciągną i czy wam używa tego. Tak samo jak i kasy z konta, akurat nie kasa bezpośrednio nie dotyczyła tych załadowania i ewentualny transfer. Natomiast no, z tym, że kasa z konta czasami nie upływa, to też warto powiedzieć. Jeszcze inna sprawa, która też dotyczyła korespondencji mojej z Kiev, mianowicie wysyła się SMS-a z telefonu, u mnie pisze wysłane, do tej osoby już nigdy nie dodał takie SMS-a, na kasę z konta idzie. No to tak miałem z 3-4 razy, miałem taką sytuację już w tej sieci. Z mojej strony to tyle, jeżeli ktoś z was mógłby coś dodać, co was dotyczyło w tej sieci, czyli w Playu, na jakieś problemy jakieś takie nietypowe, na przykład dziwne, co się stały, to podzielcie się tym w komentarzu poniżej. Może ktoś z was zna rozwiązanie jakieś przyczyny, dlaczego tak się stało, no to też ja szukam u was porady. Bo po wielu, wielu dziesiątkach naprawdę stronie i setkach tematów, jakie przeczytałem, to tylko znalazłem jeszcze więcej ludzi, którzy szukają pomocy, nie znaleziono to rozwiązania. No i takie pytania, no to wiadomo, bardzo chciał jakąś znać odpowiedź do tego, ale nie jakąś lakoniczną, bo już nie mechanizm nie ma, że już nie wiem. No dzięki za obejrzenie tego filmu, czekam na wasze komentarze. Zapraszam następnie. Monopolistycznego Gazpromu. Polacy będą czuć się bezpiecznie. Proszę zobaczyć, ojcze, że... Cześć, to już jutro. Zarabianie pieniędzy to połowa sukcesu. Ale trzeba też pamiętać, że później umiejętnie... Kiedy w ogóle nie rozmawiamy o zagrożeniu... Wychodź
wychodzicie z domu, jesteście spóźnieni, sprawdzacie wszystko, jest klucze pod twój telefon, tak, można iść. Przez lata brak jednego z tych przedmiotów, prędzej czy później, bardzo mocno popsułby nam plan dnia. Jednak niewątpliwie dziś najszybciej wrócilibyśmy właśnie po telefon. Kluczami na razie się nie zajmujmy, bo to mało jest skupujący temat. Jednak telefon coraz częściej zaczął wchodzić w kompetencje portfela i nie wydaje się, żeby ten trend miał się odwrócić. Jak domyślił brytyjski Guardian, w 2015 roku po raz pierwszy suma transakcji wykonanych przez płatność internetową w 2015 roku funkcjonujących doskonale przez cały 2011 rok pokazuje, że jesteśmy tutaj zdecydowanie bezpieczniejsi. To pokazuje, jak fałszywa, jak nieodpowiedzialna była krótkowzroczna polityka rządu PO-PSL, który chciał, to warto o tym podkreślać. Mam nadzieję, że będzie ujawniony na podstawie wszystkich kontroli tych negocjacji gazowych 2019, kiedy to rząd Donalda Tuska dążył do tego, żeby przedłużyć ten bardzo niekorzystny dla Polski kieszeni kontrakt jamalski do roku 2037. To ma inicjatywa Polska, inicjatywa rosyjska. Widać, jak ta polityka była nieodpowiedzialna i dobrze, że się to nie zjeździło w ciągu postawie, w szczególności prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który protestował przeciwko temu i doprowadził do tego, że razem z Komisją Europejską wstrzymali Donalda Tuska z tego wykonania tego kontraktu do 2037 roku. Tak, zresztą właśnie to już wszystko rozumiemy, poza tym Danielem w piwnicy, a bo czy nie wiem, czy ekspert może się takimi rzeczami, jak pewne spekulacje, bo gdzieś tam słyszałem, że gdy na przykład baryłka ropy była $25-30, taka cena niska, to by nie było tego całego zamieszania na Bliskim Wschodzie, byłoby wszystko spokojnie, po prostu nikt by się tam nie wokół tego pewnie nie byłoby interesów, tak? Jest oczywiście tak, że wysoka cena ropy naftowej to jest doskonała wiadomość dla Kremla, ponieważ część budżetu jest uzależniona od dochodu właśnie ropy naftowej, nawet nie gazu ziemnego, czy ropy naftowej, więc miejmy świadomość tego, że za tym idą od razu uzbrojenia i większe ankiety w Rosji niż napięcia budżetowe. To jest tego ważna konsekwencja. Z drugiej strony na przykład nasze decyzje, ja miałem akurat okazję podejmować jako wiceprezes Pekinu w 2016 roku, kiedy decydowaliśmy z kolegami o zakupie dodatkowych złóż, kiedy ceny ropy naftowej były niższe. Do dzisiaj po wzrostach na rynkach wartość tych inwestycji jest dużo większa, więc wartość polskiej strategicznej decyzji z Pekinu jest dużo wyższa. W związku z tym to widać, że potrzeba wtedy, kiedy ropa jest tania, kupować złoża, wtedy, kiedy jest droga inwestować w inne obszary. Do tego potrzebna jest jasna koordynacja i ta koordynacja na szczęście, jeżeli chodzi o politykę rządową, nie, kierunek jest prosty. Zdywersyfikowany, jak najbardziej zróżnicowany rynek gazu i ropy naftowej plus elektromobilność oznacza po prostu dużo niższe ceny dla polskiej gospodarki, a więc konkurencyjność polskiej gospodarki, a ta konkurencyjność jest potrzebna, bo jak widać, trendy w Unii Europejskiej są absolutnie niepokojące, regulacyjne, jeżeli Polska wygrywa i polskie spółki, przedsiębiorcy wygrywają na rynkach, na przykład w obszarze transportu, to pojawiają się od razu pomysły na przykład francuskie, żeby uderzyć nas regulacyjnie, a więc od strony urzędniczej. Dlatego musimy się to bardzo, bardzo aktywnie temu przeciwdziałać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw energii. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, jeszcze przed nami jedna rozmowa, jeden temat. Tylko po prostu możemy przesłać pieniądze komuś z numerem telefonu i aplikacją. To jest łatwiej. Tak naprawdę przy dzisiejszym rozwoju technologii być może już niedługo będziemy płacili wszędzie za pomocą odcisków palca, ale sądzę, że dla niektórych to mógłby być już trochę za dużo. Ale już dziś można spokojnie wyjść z domu i sprawdzić, czy mamy tylko klucze i telefon. A kiedy będziemy się robić klucze, to już na to. Do zobaczenia. Cześć, jak widzicie, coś tak się buduje. Jeszcze nie powiem Wam, co to, ale to będzie naprawdę super i już przed nowym rokiem pokażę Wam nowe serie w telewizji, które będą mega, mam nadzieję, ciekawe, więc subskrybujcie i czekajcie po więcej, bo będzie więcej. Cześć. Wiemy już, że budżet został, że tak powiem, zatwierdzony na przyszły rok. No i
tak cześć, to już komentarzu się wiemy już, że internet to przyszłość, ale czy telewizja komentując ruchy? Rekonstrukcję rządu i te wszystkie sprawy, portale wypierają gazety, nie zwracają uwagę na konieczność prowadzenia wspólnej polityki i to bez strat gospodarczej, bo bywało to po prostu różnie. Dlaczego ta wspólna polityka jest tak ważna i co ona oznacza dla nas tutaj słuchających wiadomości i informacji? Mamy połączenie z specjalistą ekonomistą, panem profesorem Witoldem Mocarewskim. Witamy serdecznie. I bardzo przyjemny komentarz, bo nasz przedstawienie nam tutaj tak w skrócie, na czym to polega ta właśnie wspólna polityka gospodarcza. Wytłumaczyć problem. Po pierwsze, wciąż jest bardzo duża grupa odbiorców, która ukodowała sobie jaką rolę pełni władza publiczna w gospodarce rynkowej. Zauważalny zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dotyczy to szczególnie sprzętu najnowszych technologii 4K. Podaje Consumer Electronic Association, jest sprzedaż z roku na rok rośnie coraz szybciej. Producenci i nadawcy telewizyjni zauważyli jednak odpływ części widzów i spadek wzrostu popularności programów. Dlatego szykują kontrrewolucję cyfrową. Uwaga na jak jeszcze rozumiesz takie sformułowanie, bo to jest zagrożeniem na przykład. Cześć, to już jutro. Wojna to już nie tylko czołgi, samoloty. Resortowa z filozofów, takie słowo też znajdujemy. Toczy się cały czas. W komentarzu, panie profesorze. No, jak wiemy, demokracja ma swoje różne obliczenia. Nie był to wtedy taki termin. Polegał na tym, że jest to przecież gra interesów, zarówno tych interesów prywatnych. I mamy do czynienia z tym, że w ramach nawet struktury władzy to nie jest nic oryginalnego, co teraz powiem. Natomiast następuje konkurencja interesów, są między priorytetami polityki rządu. No widać, na czym polega rządzenie, na wydatkowaniu pieniędzy i na wyborze. Czy na przykład więcej pieniędzy przeznaczymy na przykład dofinansowując ochronę zdrowia, czy na przykład więcej pieniędzy przeznaczymy na przykład na drogi publiczne, czy chociażby na obronę narodową. Czy obrona narodowa to 2% PKB, czy
łatwo powiedzieć, że przecież mają 40 miliardów złotych. Nikt zawsze będzie ta wewnętrzna konkurencyjność, czyli wycieranie się interesów, które zawsze polityka jest wypadkową tego rodzaju kompromisu. No i to jest bardzo ważne w każdym rządzie, że Amerykanie prowadzi do rodzaju politykę kompromisu w sposób chroniący przede wszystkim, co jest najważniejsze dla obywateli, żeby kompromis był korzystny nie zawsze. Kompromis w polityce jest tym, co zadowala obywateli, ponieważ czasami są kompromisy podejmowane i tak było przez wiele lat. Pod kosztem obywateli. Miejmy nadzieję, mamy tą szansę, że rząd będzie prowadził kompromisową politykę, zwiększając dochody budżetowe, które będą przeznaczone również na te sfery, a może przede wszystkim na te sfery, które będą dla obywateli dostrzegane i będą stanowiły korzyść dla obywateli. Miejmy nadzieję, że duża szansa, że tak się stanie. Mamy taką nadzieję. Jeżeli to panie profesorze, pan jest wykładowcą, nauczycielem akademickim, zestawiającym oceny, które pan mógł teraz w tym momencie po tych dniach, no i chodzi mi o też rozwój resortów i tak dalej, tak dalej, ta cała rekonstrukcja. Gdy pan mógł to potraktować to jako wypracowanie pana premiera Morawieckiego, jaką pan postawił ocenę rezultatów, jeżeli chodzi o te plany na przyszłość tego ekosystemu. Dlaczego oczywiście, no, to znaczy, wiadomo, że jednej oceny nie sposób postawić, ponieważ ona byłaby zbyt zagregowana, więc to jest jak najbardziej błędne. Jeżeli byśmy mówili o tym, co jest konieczne w naszej polskiej i nie tylko polskiej rzeczywistości, to jest odnosić się od tego niezwykła przysierwę. To nie jest na niebie, na pokrowie, jak Putin nie chciał. Wojna to jest wojna. Zrozumieć to umieją. To, że musi nastąpić zmiana pokoleń, to będzie dla zachowania się ulicy. Po to, aby kontynuacja jednocześnie była nową jakością funkcjonowania państwa. I na przykład tu powiedziałbym, że piątka na pewno, czyli w skali od dwojej do piątki tradycyjnej, ponieważ mamy istotną zmianę pokoleniową na rzecz tego pokolenia 40-latków, które będzie mogło dłużej, nie mają więcej sił i chęci kontynuować politykę, czyli to jest stabilizacja, polega na ciągłości, a ciągłość polega również na zmianie pokoleń. Bo gospodarka to jest zasada, bo nie ma nic polityka dnia z dnia na dzień, prawda? Jeżeli przychodzi młode pokolenie, które się utożsamia z nową epoką, to ono jest w stanie znaleźć tu swoje treści, swoją koncepcję, swoją wizję i wypełnić to w sposób, no taki, że to będzie wypełnienie ich życia. Czyli ich życie będzie stanowiło twarz tej rzeczywistości. Jeśli chodzi o gospodarkę, właśnie od tego zacząłem. Jeżeli potrafimy oddać, czyli zrozumieć, że kolejne pokolenie Polaków żeby nie chciało zjeżdżać z naszego kraju, musi utożsamiać z naszym państwem, a to jest to bardzo złożony problem, a między innymi jest nadzieja na wzrost dochodów. I mamy szansę na wzrost dochodów. Wiemy, że rok 2018 nie będzie rokiem wzrostu dochodów konsumpcji indywidualnej. A ten czynnik, no to jeżeli się uda ten plan, bo to oczywiście nie tylko rząd jest autorem tego rodzaju działań, bo to przede wszystkim przedsiębiorcy wypłacają wynagrodzenia, ale wzrost dochodów indywidualnych wstrzyma proces Dziękuję bardzo, panie profesorze, pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Po raz pierwszy w historii odnotowuje ponad miliard użytkowników korzystających z serwisu wyłącznie za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Program AlphaGo z elementami sztucznej inteligencji, który jest częścią DeepMind Google, pokonuje Nintendo na 18-piętnowego mistrza świata w grę planszową Go z wynikiem 4-1. 5 lat temu NASA wysłała najlepsza sondę Juno, która w lipcu ubiegłego roku dotarła na orbitę i kilka dni później wysłała nam pierwsze zdjęcia planety oraz jej księżyca.
Microsoft kupił firmę za 26,2 miliarda dolarów. Co nowe gry Pokémon Go zaczyna się w lipcu i w kilka dni wygrywa popularnością, chociażby z Tinderem. W sumie na całym świecie aplikacja zostaje pobrana ponad 500 milionów razy, z czego ponad 130 milionów już w pierwszym miesiącu, za to twórcy zostali wpisani do księgi rekordów Guinnessa. Pokémon Go było typową wakacyjną przygodą, bo już w połowie września aplikacja straciła ponad 80% użytkowników. Po 5 latach Chiny zakończyły budowę największego radioteleskopu na świecie. Nazwali go FAST. To ambitne przedsięwzięcie było planowane już od 1994 roku, a teraz po zakończeniu budowy pomoże odpowiedzieć nam na wiele wątpliwości związanych z kosmosem. W maju ma miejsce pierwszy śmiertelny wypadek z udziałem samochodu marki Tesla, jadącego z funkcją autopilota. Niemniej już w tym samym roku pojawiały się również nagrania, które pokazują, jak autopilot Tesli ratuje ludzi przed kolizją. Pod koniec roku, w październiku, Elon Musk powiadamia świat o tym, że autopilot osiągnął już piąty, ostatni poziom autonomiczności. Jego dowód publikowany jest to nagranie. Jest praktycznie już zdecydowany, że od przyszłego roku abonament radiowo-telewizyjny będzie pokrywany z budżetu państwa, zapowiedział szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Abonament radiowo-telewizyjny to sprawa, z którą już potrafiły się zmierzyć także poprzednie rządy. Krzysztof Czabański przypomniał, że abonament obowiązuje jeszcze w roku 2018. Tu nie radziłbym nikomu robić minimum, podkreślił. Od 2019 roku na 99,99% nie będzie to w tym kształcie. Media publiczne będą finansowane bezpośrednio z budżetu państwa, powiedział szef Rady Mediów Narodowych. Finansowanie mediów publicznych kosztowałoby budżet od 2,5 do 3 miliardów złotych rocznie. Jak na ten pomysł reaguje opozycja? Zdaniem posła Grzegorza Długiego z Kukiz15 potrzebne jest prawdziwe uporządkowanie sprawy, a to jest jedynie początek tego procesu. No jest jakimś wejściem zupełnie lepsze niż to, co w tej chwili na temat zbiegły się waszą. Masz osób na inne rozwiązania, mianowicie takie, że przykładowo telewizje, no już dotyczy radio, ale telewizje powinny część opłat za reklamy, taki swoisty wydarz telewizyjny, z którego jest finansowana telewizja publiczna. Inaczej mówiąc, wtedy unikamy tego bardzo niewygodnego mechanizmu opłaty abonamentowej, unikamy podatku, bezpośredniego podatku, a koszt utrzymania tych mediów, które mają misję publiczną, przeszedłby, że tak powiem, na reklamodawców. Obecnie każdy właściciel odbiornika telewizyjnego powinien płacić abonament w wysokości 22,70 zł miesięcznie, a właściciel radia 7 zł miesięcznie. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozprawić się z oszustwami dotyczącymi cofania licznika w aucie. Do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt nowego kodeksu karnego i drogowego. Przepisy zakładają, że za każde przekręcenie licznika grozić będzie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Kara obejmie zarówno zlecającego oszustwo, jak i mechanika, który je wykona. Sankcje dotkną również właścicieli, którzy wymienią licznik, nie zgłoszą tego do stacji kontroli pojazdów. Podobne regulacje obowiązują w Niemczech, Francji i Austrii. Przepisy dotyczyć będą 23 milionów właścicieli wszelkiego rodzaju pojazdów. Andrzej Łukasik, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kierowców, z rezerwą patrzy na proponowane przepisy. Podkreślam, że problem cofania liczników w jakimś stopniu rozwiąże rozszerzona działalność cepienników. Na wszystkich przeglądach powinny być wymieniane te przepisy, jakby ten
problem skomplikowaną operacją trwa zaledwie kilka sekund. Mimo, że jest zakazane, oferuje je wielu usługodawców. Ceny za obsługę zaczynają się od 100 zł. Z szacunków Związku Dealerów Samochodowych wynika, że 80% importowanych aut ma cofnięte liczniki. Nie rozwiążemy problemu na Miejskim Wschodzie, usuwając z niego chrześcijan. Bez nich, jak pisał Benedykt XVI, a Bliski Wschód już nigdy nie będzie taki sam, powiedział książę profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Był gościem programu Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam, w którym poruszył temat pomocy osobom pokrzywdzonym przez wojnę, między innymi z Syrii, Iraku i Libanu. Wskazał, że wiele z akcji, które są tam prowadzone między innymi przy wsparciu polskiego rządu, przynosi efekty i niesie ulgę osobom przebywającym w obozach dla uchodźców. Ksiądz profesor Waldemar Cisło zaznaczył, że część osób powraca już do swoich domów i również potrzebuje pomocy przy usamodzielnieniu się. Dodał, że pomoc na miejscu ma sens, gdyż dzięki temu chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie ma szansę przetrwać. Podziękował wszystkim, którzy włączają się w pomoc potrzebującym. Informacje, jak włączyć się w dzieło pomocy potrzebującym na Bliskim Wschodzie, możemy znaleźć na stronach internetowych Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie lub Caritas Polska. Są tam organizowane akcje, takie jak między innymi Mleko dla Palew, Polskie Dzieci Dzieciom w Syrii, czy Rodzina Rodzinie. Od dziś obowiązki szefa Eurogrupy będzie pełnił portugalski minister finansów Mario Centeno. Na tym całkowym stanowisku zastąpił Holendra, który sprawował funkcję od 2013 roku. Pierwsze posiedzenie Eurogrupy pod przewodnictwem nowego szefa odbędzie się 22 lutego. Ustępujący ze stanowiska Holender ocenił kondycję strefy euro jako lepszą od tej z 2013 roku. Dowodem na to ma być między innymi wzrost gospodarczy we wszystkich krajach oraz spadek bezrobocia. Jerzy Bielewicz, finansista i ekspert gospodarczy, nie zgadza się z tą opinią, wskazuje na zagrożenia strefy euro. W strefie euro istnieje w tej chwili olbrzymie ryzyko, że jeśli gospodarka światowa będzie się dobrze rozwijać, to wystąpią olbrzymie napięcia w strefie euro między krajami Unii, a także Niemcami, które jak patrzeć patrzę, mają duże nadwyżki w handlu za granicą. Do obowiązków szefa Eurogrupy należy ustalanie porządku obrad i kierowanie spotkaniami ministrów finansów państw strefy euro. Ponadto może też kierować radą zarządzającą Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Odgrywa on zasadniczą rolę stabilizacji sytuacji finansowej w Unii Walutowej. Obecnie dostarcza na przykład środki finansowe dla Grecji w ramach programu pomocowego. Kadencja szefa Eurogrupy trwa 2,5 roku. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Jak zgłosić Boże Miłosierdzie, to temat dzisiejszych rozmów niezakończony. Naszym gościem będzie się Zbigniew Kotyński, misjonarz redemptorysta. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji trwa po godzinie 18.15. Kontynuacja tematu spotkania ze Zbigniewem na antenie Radia Maryja
również od 21.30. Już dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się premiera sztuki Józefa Brzezińskiego Marcowy Kawaler. Obsada to jak zwykle studenci naszej uczelni. O czym jest ta sztuka? Sztuka jest odróżniona. Sztuka jest o piasku. Jest to przedstawienie o drzewie i o sztuka jest o ścierce. Tak mówili o spektaklu sami aktorzy. Ale jeżeli jesteście ciekawi, o czym jest on tak naprawdę, to zapraszamy już dziś na godzinę 16 na premierę. Drugi spektakl o godzinie 19. Trzeci jutro po południowej przy świętej w sanktuarium około godziny 13.30. To będzie z pewnością dobry wieczór. A na całą relację z tego wydarzenia zapraszamy już w najbliższy wtorek o godzinie 16 w Radiu Maryja w serwisie radiowego Ekspresu Studenckiego. Mamy nadzieję do zobaczenia i usłyszenia. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, kochane rodziny radiowe, jak wspominamy, ostatnio w sobotę miesiąca stycznia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu razem z księdzem biskupem Adamem Rębą i członkiem Komisji Episkopów do Spraw Mediów organizuje jak co roku uroczą z okazji święta patrona dziennikarzy świętego Franciszka Saleskiego. Tym razem pod tytułem Oblicze Nadziei. Zapraszamy na to symbolizm. Ciekawe tematy wybrzmi prelegenci. I tak, ksiądz biskup, doktor Adam Rzepa, najlepszy znawca myśliwstwa w Polsce Kościele, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan Zbigniew Ziobro, pan profesor Michał Seweryński, dyrektor Uniwersytetu Lubelskiego, minister nauki i szkolnictwa wyższego, obecnie wicemarszałek senatu. Na przykład o tym, czy John Kennedy był zwolennikiem uczestniczenia w wojnie teolog Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet Poznański, Dyrektor Szkoły Kultury Specjalnej, pani profesor Dorota Kolina-Sybiela, psycholog KOR oraz znany redaktor, bardzo ciekawy człowiek, Witold Gadowski. W przerwie wykładów, sympozjów, kawa po wykładach możliwość zjedzenia miętowego obiadu. Trzeba go jednak przedtem zamówić. Informacje na temat tego sympozjum na portalu Radia Maryja, www.radiomaria.pl i uczelni naszej wskasim.net.pl. Zapisy pod numerem telefonu 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. Jest to telefon do kampusu akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Oczywiście zaznaczam, że ilość miejsc na sympozjum jest ograniczona. Bóg zapłaca zrozumienie i za współpracę. Wielu osobom może wydawać się, że taka powszechność informacji zabija naturalną ciekawość, ponieważ nie ma żadnej adrenaliny z zasypywania wiedzy. W godzinie 14 zapraszamy teraz do wspólnej modlitwy popołudniowej z liturgii godzin. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Stwórco potężny wszystkich rzeczy,
Wśród przemian świata tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając. Wszystkie książki, które zostały napisane przez człowieka. Bez decyzji swój plan niesie ze sobą co prawda trochę kontrowersji do prawa polskich. Spraw to nasz Ojcze miłosierny, wierności Ducha swoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym ich przestrzegał do końca. Naucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa. Zachowywał je całym sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo radość mi przynoszą. Nasłońmy serce do Twoich zachowań, a nie do domem. Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą. Udziel mi życia przez swoje słowa. Wypełnij dlaczego swą obietnicę daną swoim wyznawcom. Odwróć moją hańbę, która mnie tworzy, bo Twoje wyroki są pełne dobroci. Kto pożąda swoich postanowień, według swej sprawiedliwości, zapewni mi życie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań, szukającym Pana niczego nie zabraknie. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chrubi się Panem. Kiedy słyszą to pokorni, niech się wypełnią. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mi wysłuchał. Kiedy zwolił od czerwień Jego. Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego uciszku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Posłuchajcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry i szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacy zubożeni zaznali głodu, szukającym Pana niczego nie zabraknie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szukającym Pana niczego nie zabraknie. Szukaj pokoju. Dąż do Niego. Zbliżcie się, Synowie, posłuchajcie, co mówię. Będę Was uczył bojaźni Pańskiej. Popularnie nazywane sztuczną inteligencją. Taka została misja Google'a, to jest uporządkowanie światowych zasobów informacji. Powściągnij swój język od złego, a walki swoje od kłamstwa. Taki asystent Google bardzo dobrze wpisuje się w tą misję. Asystent Google jest taki osobisty pomocnik. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Nasz wracać pełni przedtem Jezu oczyniam tym, gdy każdy o nim wymaga zdanie. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej pręki. Cześć, to już jutro. Blisko ludzi zgruszonych w sercu, ocala upadłych na duch. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. On czeka na chyba nad każdą jego kością. Żadna z nich nie zostanie złamana. Zło sprowadza śmierć na grzesznika. Wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odpuści duszę dług swoich. Nie zazna kary, kto się do nich cieka. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szukaj pokoju i dąż do Niego. Czyń mądrości. Mądrość Boża jedna jest, a wszystko może. Pozostają z sobą wszystko odrabia. Ciąga potężnie, księga potężnie od granica do granica. Wszystkie ślady elektroniczne, jakie po sobie zostawiamy, zarówno w sieci, jak i poza nią. Czyli płatność kartą, podłączenia do Wi-Fi, wypłacanie pieniędzy w bankomacie, lajki na Facebooku, strony, które odwiedzamy, a nawet położenie GPS naszego telefonu. Te dane były i ciągle są zbierane, choć jeszcze niedawno nie było możliwości, w jaki sposób je wykorzystać. Na razie służyły do niezbyt finezyjnego targetowania reklam.
program, co pewnie każdy z nas może sprawdzić, wpisując w Google Grecja Last Minute i później... Jak wielkie są dzieła Twojej, Panie. ...wycieczek na wszystkich stronach. Jak zwykłem, bo kiedy Módl się, wysłuchaj nas, Boże, i udziel nam doskonałego pokoju, abyśmy przez wszystkie dni naszego życia z radością oddawali się Twojej służbie i zastawiennictwem Najświętszej Maryi Panny doszli do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Dobry, będę dzień. Dziękuję za wspólną modlitwę tego dnia. Duszę Twoją serdecznie pozdrawiam. Cześć Boże, Barbara z parafii Ojciec, który jest na Boży. Zapraszamy Panu Gospodarza i wszystkich naszych słuchaczy. Bardzo taktowo w Twojej sytuacji jesteś i neurotyczność, jak łatwo Cię zranić. Za pomocą tej kategorii możemy podzielić wszystkie ludzi na różne typy osobowości. W normalnych warunkach do określenia czyjegoś typu trzeba by zapełnić formularz Ocean zawierający kilkanaście dość osobistych pytań w rodzaju, czy masz tendencję do krytykowania innych, czy łatwo Cię prowadzić do równowagi. Kuszyński zauważył, że wcale nie trzeba przesyłać formuli akty, żeby dowiedzieć się, jakim typem są. Wystarczy przeanalizować to, jeszcze oczywiście teraz podziękować wierzawcom, dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja, a także telewizję Trwa. Dziękujemy za Waszą modlitwę, dziękujemy również za dary, dary zero, za czym to pomogły materialne. Nasi ofiarnowcy, seksualisty Kocina z parafii Świętej Trójcy, Pani Czesława Kutlińska, Zofia Pszczyńska, Elżbieta Słowikowska, Krystyna Cackowska, Krystyna Kulowska, Czesława, Piotr Bankierowie, Pani Wacława Snarska, Helena Sokolewicz, Pani Janina Marciszewska, Helena Kropiewnicka, Pan Józef Malinowski, Pani Dan-